Dziś przyjrzymy się, czym jest neoliberalizm. Termin ten można często spotkać w debacie publicznej, znacznie rzadziej można jednak usłyszeć próbę jego zdefiniowania. Neoliberalizm nie jest jednoznacznym pojęciem. Historycznie termin ten występował już w międzywojniu. Mianem neoliberała określał się m.in. ekonomista szkoły krakowskiej Ferdynand Zweig. Taki termin zaproponowali też uczeni zebrani w Paryżu na tzw. kolokwium Waltera Lippmanna. Zatroskani kryzysem liberalizmu oraz wzrostem siły także ideologicznej totalitaryzmów. Chcący odnowić tradycję klasyczno-liberalną i odróżnić ją od interwencjonistycznego liberalizmu ówczesnej administracji Roosevelta. Z uwagi na wydarzenia w Europie trzeba było jednak poczekać na upowszechnienie się tego terminu. Neoliberalizm ponownie zaczął być szerzej przywoływany w latach 80. i kojarzony z polityką gospodarczą Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Stąd też, w mocno nieprecyzyjny sposób, neoliberalizm może się odnosić do idei promowanych przez Miltona Friedmana i szkołę chicagowską, które często były podbudową dla ówczesnych reform. Obecnie pojęcie neoliberalizm funkcjonuje w wieloraki sposób. Pierwszy i prawdopodobnie najczęstszy z nich to określenie pejoratywne stosowane przez zwolenników interwencjonizmu państwowego, mające stygmatyzować proponentów wolnorynkowego kapitalizmu. Neoliberalizm może być też nieprecyzyjnym, ale jednak możliwym sposobem opisania konglomeratu takich postulatów jak ograniczenie roli państwa w gospodarce, aprobata dla globalnego handlu i globalnego podziału pracy. Można jednak spróbować zdefiniować neoliberalizm jeszcze inaczej, jako próbę powrotu do ekonomicznych wskazań klasycznego liberalizmu, ale przeprowadzoną w zupełnie już innej rzeczywistości niż XVII czy XVIII wieczna, ponieważ współczesne państwo posiada dużo szersze funkcje niż 300 lat temu, ale również współczesne korporacje, rozumiane jako ponadnarodowe firmy zarządzane przez menadżerów i posiadające rozproszonego właściciela, są dziś czymś innym niż były dawniej. Mają też dużo większe znaczenie, także polityczne. Neoliberalizm w takim otoczeniu może być rozumiany jako sojusz dużego i silnego państwa z wielkim biznesem, w którym to obie strony wzajemnie się wspierają. Wszystko to ukazuje, że termin neoliberalizm jest zwyczajnie wieloznaczny, a użycie go w dyskusji powinno być poprzedzone wyjaśnieniem tego, co używająca go osoba ma konkretnie na myśli.